Dzisiaj na kanale o technologii zima kontra auto elektryczne. I w ogóle skąd pomysł na ten materiał, bo jesteśmy przecież kanałem o technologii, a nie kanałem o samochodach czy coś takiego. Powiem wam, że temat wziął się po prostu z życia, bo ja niedługo będę musiał zmienić auto i się zastanawiam, czy nadal być w team spalinówka, czy jednak team elektryczne. Jako że do tej pory miałem tylko spalinówki, elektrykami to tak jeździłem przy okazji po 15 minut, po 30 minut, bo ktoś dał mi się przejechać, to uznałem, że wypożyczę samochód, którym pokonam trasę, którą właśnie pokonuję do pracy, pojeżdżę też po mieście i Hyundai zdecydował się wypożyczyć nam na tydzień ten model IONIQ 6. Bardzo fajny, bardzo taki sportowy bym powiedział, super to naprawdę jeździ, zrywa się jak to elektryk i to w dodatku taki, naprawdę jeździ się tym super, to jest auto ciche, genialne i tak dalej, ale elektryki bardzo łatwo chwalić, jeżeli właśnie jeździmy po mieście. Ja przez pierwsze 4 dni swojego testu, tak to nazwijmy, jeździłem właśnie po mieście, jechałem na siłownię, odwoziłem żonę do pracy, zabierałem żonę z pracy, do sklepu pojechałem i byłem zachwycony tym właśnie, jak to auto się zrywa, tym jak jest ciche, tym jak przyjemnie się tym jedzie. W dodatku przez te 4 dni nie rozładowałem akumulatora, więc nie musiałem się doładowywać, więc widziałem same zalety. Później jednak musiałem się doładować, żeby pokonać trasę, później musiałem pokonać tę trasę. Jeszcze musiałem z tej trasy wrócić z powrotem do Warszawy i powiem wam, że od tego momentu moje uczucia względem samochodów elektrycznych nieco się zmieniły. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że ja w ogóle nie jestem specem od samochodów, tym bardziej od elektrycznych, dlatego postaraliśmy się, żeby poza moimi doświadczeniami pojawiły się tutaj wypowiedzi osoby, która naprawdę zjadła sobie na tym temacie zęby i dzisiejszym naszym gościem jest Piotr Pawlak, który jest prezesem Toyoty w Norwegii. Spokojnie, to nie jest materiał sponsorowany przez Toyotę, zresztą wtedy Toyota by chyba nie pozwoliła, żebyśmy Hyundai'a pokazywali, wypożyczali i nim jeździli. Po prostu szukaliśmy wypowiedzi eksperta i ta wypowiedź była na tyle dobra, że w sumie będzie stanowić może nie większość, ale na pewno dużą część filmu. I tutaj też zestawimy dwa podejścia. Jedno moje, laika, który po prostu chce jeździć samochodem i żyje w Polsce, jak też eksperta od samochodów i samochodów elektrycznych, który jeździ takim samochodem w znacznie trudniejszych warunkach zimowych niż mamy tutaj, no bo w Norwegii jest po prostu zimniej. Dobra, to co, wsiadam i resztę opowiemy ze środka. Siemanko, witaj w moim Hyundai'u. Tak naprawdę nie moim, tylko wypożyczonym, ale powiem wam, że w środku to robi ogromne wrażenie. Do tej pory głównie siedziałem w Tesli i tam było takie wszystko minimalistyczne, walnąć na środku, tablet i tyle. A tutaj, kiedy patrzymy na to auto, na to jak to wygląda, tutaj po prostu coś się dzieje, to wygląda po prostu jak samochód, tylko bardzo futurystyczny i dlatego to mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Ale Marcin, może wsiadaj i więcej opowiemy, jak już będziesz tutaj siedział. Tam jakieś biedaki w spalinówkach jadą. Blacho smrodziarze! Czy elektryk ma zalety? Zdecydowanie ma, to jest to, o czym mówiłem przed chwilą. Ten samochód oczywiście słychać, ale nie słychać w ogóle pracy silnika, więc kiedy jedziemy po mieście, to taki samochód jest bardzo, ale to bardzo cichy. Na trasie robi się mniejsza różnica, bo tam jednak mamy już szum powietrza, ale tak w mieście, no to ten komfort jazdy jest niesamowity. Przez to, że tutaj nie musimy też zmieniać biegów, ani nie robi tego nawet automatyczna skrzynia biegów, tylko po prostu ruszamy z miejsca, no to naprawdę jeździ się bardzo miło. I jeżeli stoicie na przykład na prawym pasie, chcecie zmienić na środkowy i jesteście pierwsi, właśnie, Unia Europejska wymyśliła, że nawet jak o 1 czy 2 km przekroczysz prędkość, tak jak ja teraz, nie donoście na mnie, na policję, no to będzie to wyć. I to jest niebezpieczne, trzeba zwolnić, ale co robi każdy normalny kierowca, kiedy mu to wyje co chwilę? Robi tak, bezpieczeństwo, wchodzi w ustawienia, już na pamięć znam, jak to się robi. Pojazd i to trzeba wyłączyć,
ale jak zgasicie, znaczy zgasicie auto, jak wyłączycie auto, no to zaraz to Wam się odnowi. Trzeba tak robić za każdym razem. Tylko to nie jest głupi pomysł Hyundai'a, tylko Unii Europejskiej, która coś takiego wymyśliła. Sam się nie uważam za eurosceptyka, ale no to jest idiotyzm, który raczej nie poprawi bezpieczeństwa na drodze, moim zdaniem. No i czy auto elektryczne to taki progres, jak wszystkim się wydaje? No powiem Wam, że właśnie nie, bo ja czuję się bardziej komfortowo jeżdżąc spalinówką. Samo auto jest naładowane elektroniką, jak sami widzieliście. Myślę, że zdaniem wielu aż do przesady. Mój ojciec na przykład mówił, że on nie po to wsiada do samochodu, żeby mieć przed sobą dwa telewizory. No i ja rozumiem troszeczkę to podejście. Tył, wiele osób mi mówiło, że to troszeczkę wygląda jak Porsche, więc pewnie coś w tym jest. Przód z kolei jest absolutnie generyczny, nudny. W wielkim skrócie, fajne auto, ale za 300 tysięcy... W wielkim skrócie jeździ się tym bardzo miło. Pamiętajmy jednak, że to jest auto kosztujące 300 tysięcy złotych i jest nowoczesne, ale w środku jest też plastikowe. Jeździ się nim miło, ale od auta za taką cenę wymagałbym czegoś więcej niż, że po mieście jeździ się miło, a przez to, że to jest elektryk, mamy tutaj naprawdę duże problemy z ładowaniem. Oczywiście, jeżeli nie macie gniazdka w domu, w pracy albo na swoim miejscu pod mieszkaniem. Ktoś powie, możesz ładować się na mieście. Oczywiście, że możesz. Tylko jeżeli chcesz to zrobić szybko, jest to skrajnie nieopłacalne ekonomicznie, a jeżeli chcesz to robić tanio, to jest to proces bardzo długi, bo takie ładowanie trwa bardzo wolno. Poza tym samo ładowanie auta wymaga, żebyś miał milion aplikacji, żebyś znał te abonamenty i tak dalej, żebyś wiedział, jaka jest krzywa ładowania w Twoim samochodzie, że najlepiej od 20 do 80% się ładować. Ja, używając samochodu spalinowego, nie mam takich problemów. Zajeżdżam na Orlen, leję benzynę i tyle. Ja początkowo nawet nie myślałem, że to ładowanie się będzie takim problemem, bo ja na przykład chodzę 3 razy w tygodniu na siłownię, tam są jakieś ładowarki, no ale to są ładowarki 22 kW, a Hyundai przyjmuje 11 kW, jeżeli chodzi o takie ładowanie AC, czyli standardowe, a nie szybkie. No i się okazywało, że przez godzinę 40 czy tam 2 godziny auto mi się naładowało z 63 chyba na 75%, czyli umówmy się, naładowało się całe nic. Finalnie i tak musiałem korzystać z szybkich ładowarek, czyli na przykład na ostatni piątek miałem zaplanowane, że pojadę sobie do fabryki Norblina i tam się naładuję i to będzie trwać godzinę i sobie w międzyczasie zjem obiad. No, nie powiem Wam, że to jest super komfortowe, bo gdybym jechał swoim samochodem, to ja bym nawet nie patrzył, ile mam paliwa. Wsiadam, jadę, jak mi piszczy, że jest mało, to zjeżdżam na najbliższy Orlen, tam tankuję, no i tyle, jadę dalej, w ogóle nie ma takiego rozkminiania, a tutaj tego planowania jest naprawdę mnóstwo. No i może to auto sprawdzałoby się latem, ale zima tutaj naprawdę nie pomaga. I tutaj więcej o tym opowie Wam Piotr, który na co dzień jeździ elektrykiem, no i w Norwegii ma jakieś minus 20 stopni, a nie minus 2, tak jak u nas. A ja w kontrze do Piotra pokażę, jak ta jazda elektrykiem wyglądała w moim przypadku w Polsce, a konkretnie na Podlasiu i Mazowszu. Dzień dobry, witam wszystkich widzów i słuchaczy kanału o technologii z mroźnej Norwegii. Dzisiaj mamy minus 15 stopni. Ja nazywam się Piotr Pawlak, jestem prezesem Toyoty i Lexusa w Norwegii. I dzisiaj na prośbę chłopaków z kanału o technologii chciałbym Wam opowiedzieć o użytkowaniu samochodu elektrycznego właśnie w zimę w Norwegii. W ciągu ostatnich dni mieliśmy minus 15, minus 20 stopni, więc to doświadczenie jest bardzo ciekawe i tym chciałem się z Wami dzisiaj podzielić. Kilka dni temu zaparkowałem tu mojego BZ-a. Chyba się ładuje, ale chyba raczej nim nie pojadę dzisiaj. Może być ciężko. Dobra, ten odśnieżony. Ja jeżdżę samochodem elektrycznym w zasadzie już od 3-4 lat. Jeździłem nim w Polsce, jeździłem elektrykiem w Brukseli, teraz jeżdżę elektrykiem w Norwegii, więc trochę już tych doświadczeń użytkowania tego samochodu elektrycznego nabrałem. Natomiast tutaj, co jest kluczowe, no to jakie są różnice w użytkowaniu samochodu elektrycznego w zimę w
porównaniu z użytkowaniem tego samochodu latem? Jakie są główne różnice? Przede wszystkim zależy to od tego, jak ten samochód się użytkuje, więc ja tutaj będę dzielił się z Wami moimi osobistymi doświadczeniami. Ja generalnie 90% mojego czasu jeżdżę samochodem elektrycznym z domu do pracy. Mam około 45 km, więc w ciągu takiego normalnego dnia pokonuje około 100 km. No i ja też, jak Piotr, jeżdżę głównie do pracy, tylko robię to nie codziennie, a raz albo dwa razy w tygodniu. Jadę wtedy do Marcina i pokonuję w jedną stronę ponad 200 km, w dwie będzie 400, do tego jakieś pokręcenie się po mieście, bo trzeba zawsze coś załatwić. 450 km mi zazwyczaj takiego dnia pęka. Ja mam o tyle wygodnie, że zarówno w domu, jak i w pracy mogę ten samochód elektryczny ładować. Także ja nigdy nie mam problemu z tym, że ten samochód jest mało naładowany, ma mało zasięgu, czy mam jakąś obawę o to, że nie dojadę. Dlatego, że rano wyjeżdżając z domu mam 100%, wieczorem wyjeżdżając z pracy również mam 100%. A ja nie mogę się ładować, bo u Marcina jest najzwyklejsze gniazdko elektryczne, które przez 3-4 godzin nagrań naładuje taki samochód o około nic. Naprawdę, to będą jakieś znikome wartości. Dodatkowo nie mogę naładować się też u siebie, bo na swoim miejscu postojowym nie mam gniazdka, więc zostaje mi tylko ładowanie się na mieście, które, jak już mówiłem, jest po prostu albo bardzo wolne, albo bardzo drogie. Natomiast jeśli chodzi już o te różnice w użytkowaniu auta elektrycznego w zimę w porównaniu z latem, no to jakie one są? No po pierwsze, ten taki realny zasięg jest sporo mniejszy zimą niż latem. Na podstawie moich doświadczeń, i to oczywiście zależy od wielu czynników, o których zaraz powiem, no to jest około 25-30% niższy zasięg. W przypadku takich ekstremalnych temperatur jak minus 20 stopni, czy nawet minus 25, to jest nawet około 35%. To jest taka pierwsza rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, jeśli planujemy dłuższą podróż. Z kolei na podstawie moich doświadczeń. Jak wsiadłem do tego auta pierwszy raz i było w pełni naładowane, to pokazywało mi 380, ale w mieście z kolei w trasie tak realnie mogło przejechać 300 km. Więc te różnice między wartościami katalogowymi a realnymi są po prostu kosmiczne. Podejrzewam, że zima tu nie pomaga. Tak jak powiedziałem, w moim przypadku no to nie ma takiego dużego znaczenia, bo ja w ciągu dnia pokonuję mniej więcej 100 km. Wpływ na zasięg ma nie tylko temperatura na zewnątrz, również ma wpływ na to, że mamy opony zimowe. One w dosyć dużym stopniu wpływają na ten zasięg w porównaniu z oponami letnimi. Wpływa na to również wielkość kół, czy mamy takie same koła, czy mniejsze koła. Wpływa na to również, czy drogi są zaśnieżone, czy nie. Jeśli są zaśnieżone, to ten zasięg jest jeszcze mniejszy. Druga kwestia, jeśli jedziemy w trasę, no to jest kwestia szybkiego ładowania. Dlatego, że to ładowanie no, też może nam zająć sporo dłużej. Jeśli się do tego nie przygotujemy, jeśli samochód jest zimny, jeśli bateria jest nienagrzana, no to takie ładowanie w stosunku do tego, co jest latem, może nam zająć nawet dwa razy dłużej. Czyli normalnie w lato taki samochód może naładować od 20 do 80% w pół godziny. Zimą no to może być nawet godzina, czy nawet dłużej, jeśli tego się nie przygotuje. To, co również ja obserwuję w Norwegii, to jest tylko wyłącznie kwestia mojej obserwacji, to to, że te stacje ładowania są bardziej oblegane w zimę. Czyli no, ten czas ładowania jednak jest dłuższy. Za chwilę podjadę na taki hub, zobaczymy, jak tam sytuacja wygląda. No, natomiast to ładowanie zajmuje dłużej w zimę niż w lato. I to też trzeba wziąć pod uwagę, planując swoją dłuższą podróż samochodem elektrycznym. To, co jest fajne w samochodach elektrycznych, to to, że taki samochód można sobie wcześniej podgrzać i przygotować. My mamy taką aplikację, ona się nazywa Lexus Link. Ja 20 minut przed wyjściem z pracy sobie ją włączam. No i wtedy wychodzą, samochód mam odmrożony, naładowany, on jest podłączony do ładowarki, więc to nie ma wpływu na zasięg i to na pewno jest bardzo przyjemne. No i faktycznie ja też doceniam to podgrzewanie auta wcześniejsze za pomocą aplikacji. Tutaj w tym Hyundai'u też to można było zrobić. Doceniała to najbardziej moja żona, która po prostu lubi mieć podgrzewane siedzenie.
ale powiem Wam, że to jest też fajne dlatego, że możecie zagrzać to auto wcześniej, nawet jeżeli stoi na zewnątrz i nie dostaniecie mandatu, a jeżeli jesteście w spalinówce i odpalicie wcześniej to auto, ono będzie po prostu sobie pracować bez nikogo w środku, no to w teorii dostaniecie mandat. W praktyce nie wiem, bo nie znam nikogo, kto za taką głupotę mandat dostał. Samochód elektryczny też się dosyć szybko nagrzewa, więc nawet jak tego preheatingu nie zrobimy, no to on dosyć szybko się nagrzeje. Ja samochodu elektrycznego używam normalnie, z normalnym ogrzewaniem, nie jadę z zaparowanym samochodem, z temperaturą 16 stopni, tylko w ciągu dnia, jak wracam czy jadę do pracy, to go normalnie używam. No i to też w zimę, tak jak już wcześniej mówiłem, może wpłynąć na ten realny zasięg samochodu elektrycznego. Więc tak jak już wspomniałem, w moim przypadku ja mogę ładować samochód elektryczny zarówno w domu, jak i w pracy. Tak jak tutaj widzicie, jesteśmy teraz na terenie naszego biura i zainstalowaliśmy tutaj 70 ładowarek AC, także każdy pracownik Toyoty w Norwegii może sobie ten samochód naładować. Przyjeżdża się rano do pracy, samochód się podłącza do takich tutaj właśnie wallboxów i jak się wyjeżdża z pracy, po prostu samochód się odłącza, on jest w pełni naładowany. Mamy też jedną szybką ładowarkę 180 kW, do której teraz jest podłączony mój samochód. Zaraz będziecie mogli to zobaczyć. No i to naprawdę ułatwia bardzo użytkowanie elektryka nawet w lato czy w zimę, więc to jest bardzo wygodne. No również taką istotną kwestią, jeśli mówimy o użytkowaniu samochodu elektrycznego, zwłaszcza w zimie, to jest bezpieczeństwo i droga hamowania, dlatego że te samochody są sporo cięższe od samochodów spalinowych czy hybrydowych. Dlatego w momencie, kiedy mamy taką drogę, jak tutaj za chwilę zobaczycie, no to trzeba wziąć pod uwagę jednak, że ta droga hamowania jest dużo dłuższa niż w przypadku innego samochodu, czy niż w przypadku suchej drogi, jak to ma miejsce w lato. Więc pamiętajmy o tym i dbajmy o to, żeby było bezpiecznie na drogach. Zabrałem Was teraz na jeden z takich charging hubów tutaj w Norwegii. Tak wyglądają stacje ładowania przy każdej głównej autostradzie. Właśnie Wam to chciałem pokazać. No i tutaj mamy tak. Po pierwsze mamy stację ładowania Tesli, które teraz możecie zobaczyć. Wszystkie są zajęte. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć stanowisk. Z drugiej strony macie stację ładowania firmy Merck, która jest częścią Toyota Charging Network. Też tutaj widzimy raz, dwa, trzy, cztery, sześć samochodów. Wszystkie stacje są zajęte, tak jak mówiłem, w zimie. No, to ładowanie jednak wymaga więcej czasu, więc normalnie tutaj nie masz tylu samochodów, no ale dzisiaj jest minus 20, więc są. Jest również stacja zamiany baterii NIO. Jest gdzie się ładować, no ale dzisiaj dosyć duże zainteresowanie na tej stacji. No ja na przykład na Orlenie nigdy nie miałem takiego problemu, że jest cała stacja zajęta, chyba że na majówkę jakąś i wtedy czekałem 3, może 5 minut, a nie godzinę, aż ktoś się naładuje. Teraz jesteśmy na takim drugiej stacji ładowania, ona jest mniej więcej w odległości 15 minut od poprzedniej, także tutaj widzicie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć punktów ładowania. I to jest właśnie fajne w Norwegii, że takie punkty ładowania są w zasadzie wszędzie. Te ładowarki są naprawdę dostępne co 15-20 minut. W ogóle takiej podróży nie trzeba planować. Także to ładowanie w zimę, mimo tego, że jest trochę wolniejsze, no to nie sprawia problemu, no bo tutaj podjechaliśmy i są w zasadzie dwie ładowarki, także zawsze bez problemu można się ładować. No i w Polsce, kiedy jadę z Białegostoku do Warszawy, z Warszawy do Białegostoku w dwie strony, to ja muszę planować te trasy, bo oczywiście mogę zjechać na jakąś ładowarkę z trasy, one gdzieś w okolicy są, ale nie ma tak, że jadę i po prostu gdzieś wjadę, naładuję się nawet trochę i pojadę dalej. Takich miejsc na tej trasie, którą ja jeżdżę, jest bardzo mało. Tak jak już mówiłem, ja mogę ładować samochód elektryczny zarówno w pracy, jak i w domu. Właśnie przyjechałem, więc teraz się podłączam. No i jutro rano będę miał samochód w pełni naładowany. Także tak jak Wam mówiłem, jeśli możecie ładować samochód w domu albo w pracy, albo i w domu i w pracy, w zimę zupełnie nie ma problemu. Jeśli chodzi o dłuższe trasy, no to w krajach jak Norwegia ta infrastruktura jest bardzo mocno rozbudowana. Też nie ma problemu, ale może to trochę dłużej zająć, jeśli chodzi o czas ładowania.
No natomiast jeśli jesteście na przykład przedstawicielem handlowym, codziennie jeździcie 500 km po autostradach, no to elektryk niekoniecznie będzie dla Was najlepszym rozwiązaniem, bez względu na to, czy to jest zima, czy to jest lato. Także przy podejmowaniu takich wyborów na pewno trzeba to rozważyć. Dziękuję uprzejmie. 26% baterii, 83 km pokazuje. No to... Wiem, że ten film może się wydawać mało konkretny, że nie było, że spala tyle kilowatogodzin w takiej trasie, a tyle w takiej, ale wiecie co? W tym filmie nie o to chodzi. Ten film to ma być taki felieton, który ma pokazać osobom takim jak ja, które mają samochód spalinowy, się zastanawiają, że może elektryk będzie dla mnie. Ma pokazać perspektywę takiej zwykłej osoby, która po prostu do tej pory nie korzystała z takiego samochodu. No i powiem Wam, że ja jestem zachwycony tym, jak to jeździ, jestem zachwycony tym, jak to przyspiesza, jak sprawdza się w mieście, ale jeżeli chodzi o ładowanie i zasięg, no to jestem po prostu rozczarowany. Co z tego, że na papierze mamy 600, kiedy zimą robię trasę, chcę przejechać 400, mogę przejechać 300. Mogę co prawda doładować się gdzieś na trasie, ale to nie będzie tak szybkie i komfortowe po prostu jak wlanie paliwa. Wiem, że w wielu przypadkach elektryk może się sprawdzić. Jeżeli macie ładowarkę w mieszkaniu, w bloku, w domu, w pracy, jeżeli macie się gdzie codziennie ładować, jeżeli nie pokonujecie regularnie dystansów kilkaset kilometrów, no to naprawdę może być dobre auto i będzie tańsze w eksploatacji od samochodu spalinowego. Jednak w moim przypadku, kiedy ja naprawdę raz albo dwa razy w tygodniu robię tę trasę 400 km, no to jazda takim samochodem elektrycznym byłaby dla mnie udręką. Czy to oznacza, że ja Wam mówię, nie, nigdy nie będę miał elektryka, one są złe? Broń Boże, powiem Wam więcej. Ja zleciłem założenie gniazdka u mnie właśnie na miejscu podziemnym, żeby móc się ładować autem elektrycznym po prostu u siebie w bloku. Jednak co z tego, że ja naładuję to auto, pojadę nim w trasę, kiedy i tak tej trasy w dwie strony nie będę mógł dokończyć. Dlatego mówię Wam, być może kiedyś kupię sobie samochód elektryczny. Kiedy to się stanie? No kiedy będę miał pewność, że takie auto, nawet w zimowych warunkach, przejedzie 450 km od tak, bez żadnego kombinowania. Póki co wydaje mi się, że takich aut jest bardzo mało, a Hyundai Ioniq 6 na to nie pozwala, mimo że to jest urokliwy samochód, który bardzo mi się podoba, na który też mnie nie stać, mówiąc wprost, ale ja tym samochodem nie mogę pokonać trasy w jedną, w drugą stronę i to, że ktoś mi powie, możesz się naładować w trasie i w tym czasie zjeść kanapkę, obiad czy coś, w ogóle mnie nie ustawia. Czekam na elektryki, które w takich warunkach przejadą 450, a najlepiej 500 km, no i wtedy zastanowię się nad kupnem, jeżeli oczywiście będą rozsądnie wycenione. Więc tak już absolutnie podsumowując, elektryk. Do miasta tak, jeżeli macie gdzie się ładować w sposób tani i bezinwazyjny, czyli w domu, w mieszkaniu albo w biurze. Jeżeli chcecie jeździć w trasy, jeździć nie tylko po mieście i w dodatku, co najważniejsze, nie macie się gdzie ładować w taki sposób, żeby to było tanie i bezinwazyjne, no to elektryk raczej nie jest dla Was i ja jestem przykładem właśnie takiej osoby, która póki co musi pozostać przy spalinówkach, mimo że naprawdę doceniam, jak te samochody się prowadzi, jak one jeżdżą, jak przyspieszają, jakie są też futurystyczne, bo wiadomo, że w tych samochodach elektrycznych pojawia się więcej nowoczesnych rozwiązań niż w spalinowych. Więc tak, chciałbym mieć elektryka, ale na razie nie mogę. A tak już zupełnie na koniec, bo mi zaraz uszy odmarzną, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, porozmawiajmy w komentarzach, co jest lepsze, samochód elektryczny czy spalinowy. No i co, widzimy się w kolejnych filmach na kanale o technologii i na zupełny koniec mam dla Was jeszcze nasze klasyczne badanie statystyczne. Jeżeli obejrzeliście ten film od początku do końca, no to piszecie hasło elektryk, a my wtedy będziemy wiedzieć, że byliście z nami przez ten cały czas. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!